Witajcie widzowie YouTube'a. To jest bardzo ważny moment, bo po prostu znaleźliśmy ten złoty pociąg. Chcemy wam pokazać po prostu pierwsze jego fragmenty. Gdzieś on jest tutaj, słuchajcie, w tym miejscu dokładnie. Tu jest widoczny jego fragment pod tymi głazami, pod tymi... To jest ta słynna skała, której nie mogliśmy po prostu ruszyć. Dostaliśmy jednak zgodę i zaczęliśmy po prostu kopać tu i za chwilę nastąpi odsłonięcie złotego pociągu. To jest historyczny moment, historyczna chwila. Emocje są bardzo wielkie. Za chwilę nasi pracownicy tu dotrą i zobaczycie, telewizja już widzę się zjeżdża, bo dostali cynka znak, że będzie wielkie odkrycie złotego ciapongu. Złoty ciapong jest ze złota, my se go sprzedamy i nie damy nikomu. Po prostu będą tu ludzie przyjeżdżać, tu zrobimy pomnik, a może ten pociąg złoty tu zostawimy. Słuchajcie, za chwilę będzie odkrycie, dosłownie za chwilę. No, odkrywamy, proszę odkryć złoty pociąg. O, proszę odsunąć ten głaz, ten wielki głaz. Dobrze. Jest, słuchajcie, jest złoty ciapong. Zobaczcie, złoty pociąg. No nie taki złoty, bo tu czerwony, ale tu, to jest srebrny pociąg. Ze złotymi, słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Złoty pociąg. To nie złoty, tylko srebrny się okazał. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. To taka ciuchcia jest, przedwojenna. Podobno tym kiedyś Niemcy jeździli i wozili złoto. Skradzione nam, nie tylko nam. Zobaczcie, złoty ciapong, złota ciuchcia. Odkrycie. Nikt nie wierzył w ten złoty ciapong, a jednak się udało nam ten złoty ciapong ogarnąć. No. A w środku w nim były złote pistolety. Tu jeden nasz pracownik mówi, że był w środku w tym ciapongu i widział złote karabiny, inne bajery. Pewnie sobie jednego na pamiątkę wziął, ale to co? Tyle tego jest, że może se każdy pracownik za to, że tak długo tu pracował, może sobie wziąć złoty pistolet. Zobaczcie, tu prawdopodobnie w tej kabinie są jeszcze sztabki złota. Ja tu obchodzę ten złoty ciapong. Fajna ciuchcia. To jest historyczny moment. W końcu się nam udało. Dostaliśmy pozwolenie na skruszenie skały. A on był zamurowany w tej skale, słuchajcie. To jest właśnie cała akcja, że on był właśnie w tej skale zamurowany. Słuchajcie. Dynamitu musieliśmy użyć, żeby pierwsze warstwy rozwalić. Jest złoty ciapong. O, ciapong jest fajny. Ja zrobię tu jeszcze zbliżenie. Bardzo fajny. Zobaczcie, jakie ma koła, jakie ma wszystko. Kominy, wszystko ma fajne. Kurde. Emotion jak byk. A ja zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Zatytułowanego Życie jest piękne. Pociąg, czyli... Złoty pociąg, czyli nasz srebrny pociąg się okazał, jest bardzo ładny i filmiki na moim kanale są też bardzo ładne, niektóre takie jakie takie i to by było na tyle. Ja jeszcze robię ostatnie zbliżenie na kominy naszego srebrnego pociągu. O, tu widać ukruszone. Oglądajcie inne filmiki. Na razie, cześć.